Witamy się z Państwem z Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, gdzie już niebawem rozpocznie się mecz. Ten ciekawie zapowiadający się mecz skomentują dla Państwa Dariusz Szpakowski w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Dziś kolejny mecz i kolejni rywale w tym sezonie zmagań Division Rivals. Mamy nadzieję na emocjonujący mecz. Darku, mam cichą nadzieję, że to spotkanie nas czymś zaskoczy. Oczywiście pozytywnie. Dobry atak na piłkę. Dobre podanie za plecy obrońców. Lionel Messi. Messi! I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Za mało miał tam miejsca, żeby uwolnić się od krycia i w efekcie mamy aut. Luis Figo teraz. Dobra pozycja do oddania strzału. Będzie tam chyba wrzutka gospodarzy. Messi! Szukaj! Przytomnie obrońca i bramkarz może już odetchnąć. Neymar. Mbappé! Tak, Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Świetnie się tam teraz znalazł. Drugi gol, mamy 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. William José. Ofiarny blok. Dośrodkowanie z narożnika boiska. No, nieudane dośrodkowanie z rzutu rożnego. Cristiano Ronaldo potrzebuje jeszcze zaledwie jednej Wybiega na pozycję. Mbappé! Tak, tak, mamy bramkę! Ależ akcja! Ależ to są emocje, proszę Państwa! Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Dobrze przesuwa się z piłką. Wbiega w pole karne. No nie wiem, co sobie myślał, decydując się na taki strzał z tak daleka. Może pozazdrościł legendom piłki pięknych bramek z kilkudziesięciu metrów, ale o tym uderzeniu na pewno będzie chciał jak najszybciej zapomnieć. Ależ głęboko cofnął się po piłkę Messi. Messi? Dobrze, uwolnił się spod opieki. Faul ewidentny, sędzia wskazuje na 11. Karny, to chyba już koniec ich nadziei na wygraną w tym meczu. Obronił! Ależ kapitalnie to zrobił. Brudko rozegrali ten ruch. Pujol. Mbappé. No nie, to mu zupełnie nie wyszło. Chciał ładnie zmieścić piłkę przy słupku, czy może nawet w samym okienku, ale kompletnie źle się złożył do strzału. Efekty wszyscy widzieliśmy. Neymar. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Dobrze i przejął. Faul, tak, ale sędzia stosuje przywilej korzyści. Przesuwa się w stronę bramki. Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. Kylian Mbappé. Ma sporo możliwości. Pięknie go dostrzegł. I piłka w rękach bramkarza. Luis Figo. Mbappé. Mbappé! Gol! Jest piłka w siatce! Brawo! Jest prawdziwym postrachem obrony. Kolejna bramka, już trzecia na jego koncie w tym meczu. Brawo! Jest dzisiaj w fantastycznej dyspozycji. Każdy strzał zmienia na bramkę. To jego dzień. Pewnie na długo zapamięta ten mecz. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego.
No, zobaczymy. Spróbuje szczęścia z tak daleka. Czy pokusi się o strzał? Byłaby piękna bramka. Nieudana ta interwencja obrony. Zagrożenie wciąż nie minęło. Rozpoczynają kontratak. Neymar. Neymar w idealnej sytuacji. Pewna interwencja bramkarza. Nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. Obecny rezultat odzwierciedla boiskowe wydarzenia. Zespół zdecydowanie prowadzi i co rusz stwarza sobie kolejne sytuacje. Ronaldinho! Mają teraz trochę miejsca. Aj, no szkoda teraz tej szansy na kontratak. William José. Co teraz zrobi? No takie zagrania często kończą się utratą piłki. No, mogą teraz skarcić rywali. Czy znajdą pozycję do oddania strzału? Wymanewrował obrońców, no i teraz? No, mało zabrakło, a piłka uderzyła w słupek i wraca do gry. Rodrigo Moreno. Tracą piłkę. Dobrze, wbiega na wolne pole. Tak, Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Doskonale to zrobił, bez dwóch zdań. Kolejna bramka. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, kto wygra ten mecz. Jedyne pytanie, jakie można tu sobie jeszcze zadawać, to o rozmiary tego zwycięstwa. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Dobry atak flanką. William José. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Centymetrów zabrakło, zmarnowana sytuacja do zdobycia bramki. Tracą piłkę po tym podaniu. Messi teraz wraca, głęboki powrót po... Mbappé przed szansą! Niebywałe, no niebywałe, proszę Państwa! Kapitalnie to wyjął. Wyciągnął się jak strun. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Gol! Brawo! To już jest bezpieczna przewaga. Różnica klas i nic nie wskazuje na zmianę tej sytuacji. Mamy mecz do jednej bramki i podejrzewam, że na tym może się nie skończyć. I mamy bramkę, ależ niesamowity jest ten Neymar! Ma prawdziwy dar, to jest nieprawdopodobny wręcz talent. Czasem może trochę gwiazdorzy, ale po takich bramkach kibice wybaczają. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Ładnie rozwija się ta akcja. Przeciwnicy przejęli. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Do bramki daleko, pewnie będzie dośrodkowanie. Chociaż nie zapominajmy, to jest Leo Messi, może strzelić. Koniec pierwszej połowy, zaskakujące jeśli chodzi o przebieg, niespodzianka. Mam nadzieję, że druga połowa, która właśnie się rozpoczęła, nie będzie tak jednostronna jak pierwsza. Ładnie po skrzydle. To dobry moment na centrę. No i strata piłki. Mogą ich teraz skontrować. Kylian Mbappé. Dobrze, ucieka obrońcą. No może teraz. Tak, piłka w siatce. Ładne wyjście z kontrą i kapitalne wykończenie. Linia obrony była bezradna. Wszystko wydarzyło się w kilka sekund. I piłkę przejmują rywale. Rodrigo Moreno. Dobrze udało się przeciąć to podanie.
Messi ma teraz trochę miejsca. Piłka zmierza do pustej bramki. Jest! Nie mają dzisiaj litości. Prowadzą wysoko. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Może teraz ruszyć skrzydłem. Schodzi teraz ze skrzydła. No, będzie gol! Ronaldinho! Messi! Udało się! Czy będzie gol? Gol! Trafia do własnej bramki! Zawsze jest frustracja w drużynie, kiedy tracą bramkę, ale jeszcze większa, gdy jest to gol samobójczy. Ależ przeczytał to jak profesor. Mbappé. Piłka u Neymara. Neymar kontroluje grę. Mbappé przed szansą. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Brais Mendes. Oszukał obrońcę. Piłka dograna na bliższy słupek. Dobrze wyszedł i dość pewnie złapał tę piłkę z tego dośrodkowania, zażegnując zagrożenie. Cristiano Ronaldo. Ładnie. Prostopadłe zagranie. Gol! Jest piłka w siatce! Brawo! Ależ fenomenalnie to zrobił. Piłka posłana równo w dolny róg. Takie strzały ciężko jest bronić. Wspaniale to zrobił. Spojrzał na piłkę. Przymierzył, a następnie z zimną krwią pokonał bramkarza. Piękna bramka. Popatrzmy, jak znakomicie wykończył tę akcję. Zrobił to z prawdziwym kunsztem. Pięknie. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Mknie z piłką na bramkę. Uderzenie z daleka i bramkarz miał wiele czasu, by się dobrze ustawić. Dobra interwencja. Ależ tam się przedarł. No, coś musi z tego być. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Świetnie się dzisiaj spisuje. Tą bramką skompletował hat-tricka i będzie mógł po spotkaniu zabrać piłkę meczową na pamiątkę. Ma trochę miejsca na skrzydle. Ma sporo możliwości. Udało mu się minąć obrońców. Może teraz jest okazja. Bardzo ważna interwencja. Pachniało tu bramką. Naciskali na przeciwnika bez wytchnienia i udało się odebrać piłkę w pobliżu bramki rywali. Dobry, wysoko postawiony pressing. Ależ okazja Griezmana! Mamy bramkę! Doskonale zachowali się po stracie piłki. Nie spisali całej akcji na straty, tylko natychmiast założyli wysoki pressing. Nie dali rywalom czasu na spokojne rozegranie. Wykorzystali błąd. Przejęli piłkę. Teraz mogą świętować. Przy strzale z takiej odległości bramkarz zawsze stoi na straconej pozycji. Może próbować jakichś pajacyków, ale jeśli zawodnik z piłką wie, co robi, to wykończenie jest czystą formalnością. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Wszyscy oczekiwali wysokiej wygranej, no i mają satysfakcję. Przeciw? No, udało się wymanewrować obrońców, popatrzmy. Dobra okazja. Niewiele brakowało, ale jednak słupek. Piłka z powrotem w grze. Wciąż dźwięczy mi w uszach to uderzenie piłki w bramkę. Olbrzymi zawód dla strzelca, bo to był naprawdę dobry strzał. To musi być bramka Roberta Lewandowskiego. Teraz. Jest gol Roberta Lewandowskiego. Świetnie się tam teraz znalazł. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Dawid Soria.
Nie brakuje bramkarzowi fantazji. Wyszedł poza pole karne i... Robert Lewandowski. Bruno. Atakuje, ma komu zagrać. Dobry mecz tego zawodnika. Kolejny... Za linię obrony, bardzo sprytnie. Neymar. Dobrze się pokazał. Gol! Piłka w siatce! Griezmann! Fantastycznie! Pokazuje, że warto na niego stawiać. W tej chwili zapowiada się na pogrom. Ależ przeczytał to jak profesor. Savić, Raul Navas. Zyskują sekundy, ale tracą uznanie kibiców. Zobaczymy, co teraz zrobi. Jest okazja do strzału. Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Antoine Griezmann zasłużenie cieszy się z tego hat-tricka. Trzy strzały i piłka po meczu będzie jego. Widzimy teraz powtórkę ostatniej bramki. No, wykończenie było tu czystą formalnością. Przy strzale mógł nawet zamknąć oczy, a i tak by trafił. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Ma teraz miejsce na skrzydle. Sędzia nakazuje kontynuację gry. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Może spróbować uderzenia na bramkę. Gol! Jest piłka w siatce! Brawo! Z tak małej odległości niby wystarczy przyłożyć nogę, ale najpierw trzeba się znaleźć we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Jeszcze jeden gol umacniający ich prowadzenie. Z przyjemnością oglądałem ich dzisiejszą grę. Zdeklasowali przeciwnika w każdym elemencie. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Szansa! Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Do końca meczu została już ostatnia minuta. Jest zawodnik na czystej pozycji. Może teraz jest okazja. Mało brakowało, ale piłka odbiła się od poprzeczki. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Lionel Messi. Neymar. I przejmuje piłkę bez faulu. Mecz zakończony. Jak oceniasz grę Griezmana w dzisiejszym meczu? Fantastyczny mecz. Długo go będzie pamiętał. W końcu niecodziennie można ustrzelić hat-tricka, prowadząc zespół do zwycięstwa. Dobry, wysoko postawiony pressing. Ależ okazja Griezmana! So